Szanowni Państwo, sprawa ustawy łowieckiej powraca do nas jak bumerang. Kilkakrotnie robiliśmy już podejścia do tego, żeby gospodarkę łowiecką zreformować. Po części nam się udało, taki zaczątek, kiedy pan premier był ministrem środowiska, gdzie udało się zarząd stricte z poprzedniej epoki usunąć, dokonać zmian. No, ale jak się okazało, i to nie wystarczyło. Trzeba sięgnąć dalej, trzeba przygotować, jeszcze przygotowana to jest ustawa. Trzeba zwrócić się pewnie również i do opozycji, żeby w końcu ten temat został raz na zawsze załatwiony, bowiem, jak sami widzicie Państwo, walka z ASF-em bez przyjęcia tejże ustawy praktycznie nie ma sensu. Ona, oczywiście są jakieś postępy delikatne, ale przede wszystkim dlatego, że tam, gdzie występuje teraz ASF, są większe gospodarstwa, jest ich mniej. Jeśli nie damy pewnych mechanizmów ministrowi właściwego do spraw rolnictwa, to powiedziałem, że ASF-u nigdy nie zwalczymy. Nasza ustawa zakłada przede wszystkim dwie główne kwestie. Pierwsza to jest przetargi na wydzierżawienie obwodów łowieckich. Ktoś by zapytał, dlaczego przetargi. Więc ja odpowiadam, że te przetargi są od wielu, wielu lat, szczególnie jak był jeszcze ten cała góra stricte komunistyczna, tylko że one się odbywały w ten sposób, że lepszą obwód dostawali ci, którzy większą kopertę przywieźli na Nowy Świat. A dzisiaj mamy z kolei sytuację taką, że jedna z partii politycznych zawłaszczyła sobie gospodarkę łowiecką, zawłaszczyła sobie Polski Związek Łowiecki i już mamy sygnały, już nie tylko, że jest coraz gorzej, ale również mamy sygnały, że też odbywa się to w podobny sposób, a to zapisze się do Solidarnej Polski, a te inne historie, ja rozumiem, że jest to koalicja Prawa i Sprawiedliwości, z którymi współpracujemy, natomiast jeśli chodzi wszędzie tam, gdzie w grę wchodzi niszczenie polskiego rolnictwa, czyli działanie na szkodę polskiego rolnictwa, no niestety nie będziemy tutaj patrzyli na to, że ktoś jest koalicjantem, tylko po prostu będziemy wymagali od wszystkich tego, żeby działania były ukierunkowane w taki sposób, żeby rolnikom żyło się lepiej. Mamy dużo sygnałów, szczególnie w ostatnim czasie, o różnego rodzaju patologiach, które występują w gospodarce łowieckiej, o patologiach, które występują przede wszystkim w ośrodkach hodowli zwierzyny. Muszę Państwu powiedzieć, że ten program ostatnio Anity Gardes pokazał, że to, co mówiłem przez kilka ostatnich lat, okazało się prawdą, tylko że z małym takim wypaczeniem, bo ci, którzy nagrali ten program, zrzucili winę na tych, którzy już 5 lat nie rządzą. Przepraszam bardzo. To, co w tym programie było pokazane, to nie stało się 5 lat temu, tylko stało się teraz. Te zamknięte OHZ-y, wyniszczone OHZ-y, doprowadzone do bankructwa OHZ-y, to jest właśnie wynik, to są wyniki ostatnich działań, a nie tych sprzed kilku lat. Bo kiedy były one przyjmowane, może nie tryskały tam finansowo pozytywnym strumieniem, ale przynajmniej były na zerze. Dzisiaj jest to totalne bankructwo, wybito bażanty, inno ptactwo, inno zwierzynę, więc naprawdę dzieje się coraz gorzej. Jak to jest w przypadku w odniesieniu do ASF-u? Zobaczcie, jest dzisiaj ognisko w danym regionie kraju. W tym samym miejscu działa koło łowieckie. Nieważne, czy będzie w Krakowie, w Bydgoszczy, w Poznaniu, czy gdziekolwiek. Wtedy rolnikowi wybije się świnie, rolnik ma pewne wymagania, a dookoła obwód łowiecki, który odpowiada za to właśnie, że ten ASF się dostał do rolnika, do jego krewni, nie odpowiada za nic. Nie odpowiada za nic, a myśmy w ustawie zapisali, że po pierwsze za obwód trzeba zapłacić, bo jesteśmy chyba jedynym krajem w Europie, jak nie i na świecie, gdzie gospodarka łowiecka nie przynosi żadnych dochodów do budżetu państwa. To jest po prostu niedopuszczalne. I wtedy taki dzierżawca obwodu, jeśli on zapłaci za obwód pieniądze i nie wykona zadań ustawowych, wtedy minister właściwy do spraw rolnictwa na wniosek głównego lekarza weterynarii może taki obwód, taką umowę wypowiedzieć. I to jest takie narzędzie, taki bicz Boży do tego właśnie, żeby to towarzystwo pogonić i żeby się to towarzystwo wzięło za robotę. A oni po prostu za nic nie odpowiadają. A jak za nic nie odpowiadają, to co ich tam będzie obchodził ASF? Ale tutaj chciałbym właśnie w tym miejscu poprosić pana doktora
Balceraka, który jest naszym ekspertem do spraw łowiectwa, oczywiście nie tylko, ale przede wszystkim do spraw łowiectwa, który jest współautorem naszej ustawy. O kilka słów, panie doktorze, na temat, jak pan to widzi dzisiaj, jak, co tam się dzieje, bo wy to obserwujecie bezpośrednio, jesteście myśliwymi, to najlepiej te problemy znacie. Bardzo proszę. Jak zwykle dziękuję po prostu za zaproszenie i jak zwykle oczywiście pan przewodniczący tutaj bardzo, bardzo na wyrost przecenia nawet moją osobę. I nie jest to zbytnia skromność, bo rzeczywiście to, co najęliśmy do zaproponowania, no powstawało w konsultacji z wieloma kolegami, którzy, no, dla których łowiectwo jest pasją i którzy zajmowali się tym łowiectwem od zawsze, od znacznie dłuższego czasu niż ja i od znacznie dłuższego czasu, od którego pan przewodniczący, no i utrudzenie walczy o ten model. Ja już nie wiem, co na dobrą sprawę można by było w obecnej sytuacji powiedzieć, prawda, żeby przekonać, żeby stała się jakaś wola, bym powiedział, tych zmian w imieniu po prostu nas myśliwych. Rzeczywiście, tak jak pan przewodniczący powiedział, jest to zasób i to zasób, który nie jest wykorzystywany, no niestety, bo tutaj pomimo tego, że można by było wymyśleć przecież różnego rodzaju właściwie no, organizacje rynku dziczyzny w Polsce, tudzież ewentualnie wymyślić promocję tej dziczyzny, eksploatować te zwierzęta, które biegają sobie wolno i uwaga, podchodzą pod nasze zabudowania. Drodzy Państwo, nie tylko oczywiście dziki, ale problemem stają się wilki. Już mam fotografię wilka z Wołomina, w związku z czym jest fajnie, zaraz kogoś po prostu ten wilk tam pokaleczy albo zje. Niemniej jednak, proszę Państwa, jeżeli chodzi o gospodarkę łowiecką, to nie tylko dziki, natomiast to jest okazja, żeby zapytać, co się zmieniło. Bo tak na dobrą sprawę od ubiegłego roku nadal, i tutaj, prawda, spotykając się, no mieliśmy okazję też obserwować różnego rodzaju dronowe historie, różnego rodzaju, prawda, nowoczesne metody inwentaryzacji, nadal do końca nie wiemy, ile tych dzików jest. Więc my redukujemy coś od poziomu, którego do końca tak naprawdę nie znamy. Dziki są wszędzie. Nie wiem, jakiej argumentacji użyć. 126 702 dwie osoby nas myśliwych, to jest 506 808 wyborców. Może ta argumentacja gdzieś tam trafi, może warto się tym zainteresować, bo proszę Państwa, no tu można by mówić długo o tych kwestiach, które koledzy myśliwi też znają. Natomiast otwiera się nowy okres w historii Polskiego Związku Łowieckiego, mianowicie prywatyzacja. No, Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego, pomimo, jak to oceniono, fajnej sytuacji, no, zdecyduje się na sprzedaż biura, strzelnic, to jest wartość około 25-30 milionów. I to jest sprawa na bieżąco. Oczywiście, jeżeli chodzi o ten program pani Anity Gargas, proszę Państwa, w 2015 roku NIK kontrolował również OKZ-y. To w 2018 roku z 17 OKZ-ów Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego na 43 OKZ-y podległe Polskiemu Związku Łowieckiemu, nie Zarządowi Głównemu, sprzedawano 158 tysięcy sztuk bażanta, 38 tysięcy sztuk kuropatwy, 2000 zajęcy rocznie na wsiedlenia i generalnie nie wszystkie też ośrodki zamykały się stratą. Na przykład ośrodek hodowli zwierzyny w Goli to wynik finansowy w 2018 roku 222 tysiące złotych. Wszystkie OKZ-y zamykały się praktycznie od pewnego momentu w okolicach opłacalności 95-100%. Nie można było oczywiście tego w 100% sfinansować, prawda, w 100% dotknąć ekonomicznie, bo tam jest też i stacja badawcza w Czerwinu, skąd są czerpane wyniki, statystyki i tak dalej. Natomiast to, na co zwrócił pan przewodniczący uwagę, no to NIK w raporcie z 26 marca 2015 roku napisał,
i pozytywnie odniósł się do całego nadzoru, sprawozdawczości i prowadzonej gospodarki łowieckiej w ośrodkach hodowli zwierzyny Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego. Ci, którzy, proszę Państwa, byli dobrzy, zostali zwolnieni, ci, którzy byli słabi, już zostali zwolnieni, tam już tej ekipy nie ma. A nie będę retorycznie stawiał pytania, ile sprzedano tych zwierząt na wsiedlenia w tej chwili, bo nie sprzedano prawie. No, zlikwidowano tą hodowlę po prostu. Hodowli zamkniętej w OKZ-ach nie ma. Oczywiście najpierw Strzelnica, później OKZ-y. Proszę Państwa, zrealizowano oczywiście 1 679 500 polowań. 106 336 dzików ubito. No to mamy taki rezultat, że mamy 600 na polowaniu. Więc no, zmiany, proszę Państwa, są konieczne. Ta ustawa, która jest proponowana, gwarantuje Polskiemu Związkowi Łowieckiemu, powinna gwarantować Polskiemu Związkowi Łowieckiemu niezależność. Przede wszystkim niezależność. Żeby nie było też sytuacji kuriozalnych, że prezes Naczelnej Rady Łowieckiej odwołuje dyscyplinarnie pana Łowczego Krajowego, pan Łowczy Krajowy podejmuje decyzję z zakresu sądu pracy. Teraz słyszę, że znowu sprawa pana Łowczego Krajowego trafiła do sądu, on się będzie domagał odszkodowania tego zwolnienia. Nie wiem, no to się, proszę Państwa, zaczyna robić nawet, tak bym powiedział, śmieszno, kabaretowe. Odnośnie tych wszystkich kopert, proszę Państwa, ta praktyka trwa nadal. To pewnie Państwo, którzy to usłyszeli i słyszeli też o sytuacji, kiedy 200 rolników się podpisuje w Sochaczewie, aby po prostu odebrano dzierżawę, gdzie, prawda, burmistrz Sochocina no, popiera wojskowe koło numer 2. I proszę Państwa, z Warszawy i generalnie sprawa jest nie do rozwiązania. Są, jak twierdzą, robieni w konia, no, oszukiwani na odszkodowaniach, no, widzą, że ta współpraca nie przebiega pozytywnie, a pomimo wszystko po prostu te dzierżawy udaje się w jakiś sposób cudowny uzyskać. Nie wiem, no, ja czasami nabieram pokory do poglądów i tutaj no, znowu chylę czoła przed panem posłem Sachajko, który, no, zaczynaliśmy tak naprawdę współpracę, kiedy ja miałem trochę odmienne poglądy. W tej chwili generalnie muszę przyznać panu posłowi rację niestety. No, ale no, proszę Państwa, no, ja nabieram pokory do tego też, co ewentualnie chciałbym naprawić albo pomóc zrobić, żeby było lepiej. Czasami też wyciągam takie wnioski, że być może jest jakaś tajemna wiedza, która usprawiedliwia funkcjonowanie tak tego związku jak do tej pory. Te efekty, które się tam, prawda, pojawiają, te zbiorowe polowania, gdzie się zadeptuje po prostu trupa, łącznie z psami wyprowadzonymi na te polowania. Być może po prostu jest tak, że czasami nie powinniśmy wypowiadać się do końca w tych tematach, bo nie mamy pełnej wiedzy na pewne rzeczy. No. Tutaj też chylę czoła przed panem premierem, bo pan premier to wiedzę najprawdopodobniej ma. Ale stawiam pytanie, dlaczego w podobny sposób nie reformuje się Polskiego Związku Działkowców? Wędkarzy można by było też zreformować w taki sposób. Spróbujmy stworzyć sytuację, gdzie wszędzie, gdzie trafiają pieniądze publiczne. Bo być może to jest właściwy kierunek. Czyli wszystkie związki branżowe, które są beneficjentami pieniędzy na hodowlę, prawda, to też, żeby minister po prostu mianował przewodniczącego. Proszę Państwa, sytuacja jest naprawdę ciężka, bo rzeczywiście koła łowieckie mają swój majątek również. No chciałoby się chyba, prawda, koledzy, żeby te wszystkie można by powiedzieć, zabiegi zmierzające do wydzierżawienia obwodu były transparentne. Tym bardziej, że ponosimy przecież odpowiedzialność za to, jako prezesi kół, co się w tych kołach dzieje. Odpowiedzialność w tej chwili już w ten sposób ponosimy, że nie mamy co liczyć na zarząd główny, który ma rezerwę finansową na pokrycie odszkodowań. Po prostu zmieniły się czasy. No i od tych czasów, które należy uznać słusznie
prawda, za minione, chociaż powiem szczerze, że też no, poprzedni ten model miał mankamenty i trzeba było wiele, wiele zmienić, no ale proszę Państwa, tak na dobrą sprawę, to są realne straty dla Skarbu Państwa. To, co proponowaliśmy od początku, same licencje, drodzy Państwo, Państwo mogłoby zarabiać na tych licencjach, nawet jeżeli byśmy to policzyli po 200 zł, to tam wychodziło około 27 milionów, 26 milionów, prawda? Państwo mogłoby rzeczywiście czerpać z tego korzyści, a i stworzyć no, markowy produkt, który mi się zawsze marzył, prawda? Produkt pod tytułem Polska Dziczyzna. Tej zwierzyny jest naprawdę dużo. Mamy z nią, powiedziałbym nawet, problem. Bo proszę Państwa, mamy moratorium na łosia, rolnicy zmagają się z bobrem, którego populację odbudowaliśmy. Mamy wilka, który zjada w południowej Polsce nie tylko psy, tam już są przypadki, kiedy tam zainteresował się i ludźmi. Może nie tak skutecznie jak psami, gdzie tylko zostaje łańcuch i buda. Tak? Proszę Państwa, myślę, że te sprawy czas najwyższy jest w jakiś sposób uregulować, bo to, że jedziemy sobie samochodem i widzimy piękne zwierzęta, które prawda są gdzieś tam na polach, pasące się, no to przecież na rolniczych polach one się pasą, tak? To po pierwsze. A po drugie, jeżeli one wychodzą i zmieniają dystans do człowieka, no to jest proszę Państwa, też to jakimś elementem niewłaściwie prowadzonej polityki. Odnośnie tej ustawy zostało już powiedziane wszystko. Wiemy, że są problemy, jakie są problemy. Wiemy, że bez tej ustawy nie zwalczymy ASF-u. Także bardzo bym tutaj prosił Państwa o wsparcie. Też macie w swoich regionach posłów z PSL-u, którzy gdzieś tam razem z Wami żyją. Porozmawiajcie, poproście. Może akurat do 3 razy sztuka mamy. 3 podejście, może za 3 razem się uda. Ja bym tutaj z panem posłem Sachajką umówimy się, spróbujemy ewentualnie może i konferencję prasową zrobimy, trochę wywołamy do tablicy i zrobimy wszystko, żeby w jak najszybszym czasie udało nam się ich przekonać. Ja rozmawiałem już z panią poseł Pasławską. No ona zdaje sobie sprawę i przynajmniej twierdzi, że tak jak jest w tej chwili być nie powinno, a co jeszcze otrzymałem informację chyba Stasiu od Ciebie, że jeszcze nie tak dawni przeciwnicy nasi, którzy tak sprzeciwiali się wprowadzeniu tej ustawy, mówią myśliwi, którzy kiedyś tam współpracowali z dawnym zarządem, podobno założyli jakieś tam stowarzyszenie i przygotowują ustawę dokładnie identyczną, jaką przygotowaliśmy my, czyli z podobnymi rozwiązaniami, czyli coraz więcej również i po stronie myśliwych będzie pobierało te nasze rozwiązania, bo po prostu to, co się dzieje w tej chwili, mają już dosyć sami myśliwi, chcieliby w końcu mieć święty spokój, szczególnie ci młodzi myśliwi, mówią panie przewodniczący, mówi ja wolę zapłacić, mieć święty spokój.